Mamy też tur po plakatach ze zwierzętami przygotowany, ponieważ bardzo różni kandydaci bardzo eksplorują jakby faunę, polską i niepolską na swych materiałach wyborczych. Jedźmy w to. Poka pokazujemy teraz. Więc tak, Bartłomiej Kocurek z Kocurkiem. Tak, Aleksandra Mrzyk-Sylwestrzak z Jorkiem. Ponad podziałami. Ponad podziałami. Krzysztof Gagatek też z Gagatkiem w formie białego psa. Pan Piotr Kociorski, Koko Kociorski, ostatni rolnik Torunia z kurą. Tutaj było dużo opcji, bo Kociorski to też mógł być z kotami. Kot, Zresztą no, ma tak. koty. Ja wszedłem na jego e, profil na Facebooku, ma wspaniałe koty. No to kurczę, czemu nie kura i koty? Może, może by się pokłóciły to? Tak. Może tak. Nie każdy plakat wyborczy to muzykanci z Bremy. Dobra, e, Hanna Kuna z kuną. Marek Badawika z krokodylem i hasłem y, krokodyle w, tak, w trzewnicy z krokodylami, ale też krokodyl dla każdego. Tam jest krokodyl. drugi plakat. Krokodyl dla każdego. Brzmi nie jakby to, gubernator Florydy Marek Badawika. Ale poczekaj, czyli tak, dostajemy cheeseburgera i krokodyla, tak? Tak. Dobre. Albo krokodyl dostaje cheeseburgera. Prawdopodobnie jak dostajemy krokodyla i cheeseburgera, tego cheeseburgera już nie zobaczymy. I jest to w naszym interesie. Jakby... Tak, tak, ma być farma krokodyli i też krokodyl do każdego. Marta Wrubel. Bardzo kontrowersyjny wybór Marta Wrubel. Tak, Marta Wrubel, bo ja spodziewałabym się Wróbla, a tymczasem na plakacie pojawiła się surykatka. No właśnie, tutaj to tak jakby Bartłomiej Kocurek sobie zrobił z wróblem, to jest No ee, właśnie, I gdzie jest naturalny, no świata, gubi się w tym. Jak, gdyby Bóg chciał, żeby Marta Wróbel pozwała surykatką, to by ona się nazywała surykatka. No właśnie, e, i chyba mój ulubieniec z ulubionym zwierzęciem, chociaż ja bardzo lubię koty, więc tutaj znowu taki dosyć duży problem mam w sercu, Robert Alefierowicz który y, ma w oczy z alfem. A alfie koty, wszystko się spinie. No właśnie, alfie koty. Tu w ogóle moglibyśmy zrobić taką, taki łańcuch pokarmowy, tak z tych zwierząt Jest kura, kuna, krokodyl. A na końcu, słuchaj, pan Anatol Krygowski, który je czyli z burgera